Cześć, witaj bardzo serdecznie, z tej strony Piotr Gut oraz Krzysztof Daleki. Witam serdecznie. Może znasz nas z takich projektów jak ProWinar.pl albo JaguarTrend.pl. Jeżeli nas nie znasz, to może powiem kilka słów o sobie. Jesteśmy zawodowymi traderami, którzy od 6 lat zajmują się inwestowaniem na giełdzie oraz na rynku Forex i dzięki temu realizują swoje życie, swoje marzenia. Uczestniczysz teraz w projekcie Haku Trader, to jest pierwszy film z serii kilku filmów. Podczas tego projektu będziemy pokazywać Wam, w jaki sposób my realizujemy swoje marzenia i będziemy namawiać Was do tego, żebyście Wy też to robili. Postaramy się pomóc Wam też to zrobić. Przed chwilą Wam powiedzieliśmy o tym, co to jest projekt Haku Trader. Powiedzieliśmy to w skrócie, ale niedługo dowiecie się jeszcze więcej. Na pewno zastanawiacie się, co tu się dzieje. Tu jeżdżą samochody, przed chwilą leciał odrzutowiec. Naprawdę fantastyczna sprawa w tym miejscu się odbywa. My coś tutaj zrobimy, za chwilę Wam to dokładnie pokażemy, ale zanim to zrobimy, to powiemy kilka słów, co nas motywuje do działania. Tak, myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, przekazać Wam, czym my się motywujemy do robienia niesamowitych rzeczy, do realizowania swoich marzeń, swoich celów. No więc dla mnie taką ważną rzeczą, taką sobie podstawową rzeczą, to jest lista marzeń, które sobie wypisałem już w wieku 15 lat. Napisałem tych, pamiętam, tych celów było około 40. Wiele z nich jest wykreślonych, wiele dopisuję na nowo, bo tworzą się nowe cele, nowe marzenia w mojej głowie. Są to zarówno cele materialne, jak i niematerialne. Jakby wykreślanie poszczególnych punktów zrealizowanych celów, to jest coś, co mnie nakręca do działania. Tak? Lubię wykreślić kolejny punkt z mojego życia, z mojej listy marzeń. Przed tym roku już byłem w Indiach, coś, co mi też zawsze siedziało mi, bo chciałem to zrobić. Spotykaliśmy się już z najlepszymi traderami na świecie w tym roku. Za chwilę zrobimy coś zwariowanego, a jeszcze na ten rok mam zaplanowane kilka fantastycznych rzeczy. Także wykreślanie tych rzeczy to jest coś, co mnie motywuje, coś, co lubię robić. A jak to jest u Ciebie? Okej. Piotr mówił o wykreślaniu listy, to jest fantastyczna rzecz. Już nie raz mówiliśmy o tym, o jak realizować takie cele, w jaki sposób to wykonać. Powiem Wam też trochę z tradingu, bo tutaj jakby to jest też naszym celem, żeby Was tutaj poprowadzić w tym kierunku. Powiem Wam o jednym sposobie, który stosuję właśnie na co dzień i co mi pomaga, właściwie co mnie motywuje, żeby dalej tradować. Polega to na tym, że wykonuję ilość zagrań. Tych zagrań jest na przykład 20, ja nazywam to paczką. Jeśli wykonam tak zwaną paczkę, to ją tą paczkę analizuję bardzo szczegółowo. Zagranie po zagraniu, mam zrobione bardzo dużo screenów z każdego zagrania. Mam zrobione też oczywiście opisy. Opisy nie tylko piszące, ale też tego, co się ze mną dzieje, tak? Co się działo po. To więc naprawdę jest to niezła, fajna dokumentacja. I to też jakby nie jest to najważniejsze, raczej to jeszcze nie jest to, co mnie motywuje. Motywuje mnie to, co się zmienia we mnie, tak? Co zmienia się z pokażeń zakończonej takiej paczce, tak? Bo wiadomo, że człowiek popełnia błędy, popełniać je będzie, to jest normalna sytuacja, tak? Tylko natomiast już warto to zapisać i tego potem nie powtarzać, tak? Przecież to dużymi literami na ścianie, ja tego nie chcę, tak? Nie chcę tego popełniać, chcę po prostu zmienić. No i te zmiany oczywiście przychodzą. I za każdą taką zmianę po 20 zagraniach, no się nagradzam, tak? Dzisiaj to będzie też moja nagroda, zobaczycie to za chwilę. Nie mogę się tego doczekać, bo już nie śpię nocami, żeby faktycznie to zrobić. I myślę, że to też Was zaciekawi. Dobra, idziemy to zrobić po prostu. Ojej!
właśnie przed chwilą zrealizowaliśmy swoje marzenia na profesjonalnym torze wyścigowym. Jechaliśmy samochodami typu Porsche, jechał Piotr i ja. Widzieliście to przed chwilą. Jeśli macie ochotę to jeszcze raz zobaczyć, to zapraszam. Jeśli chcecie się jeszcze przejechać takimi samochodami, to naprawdę polecam, to jest niesamowita jazda. Teraz Piotr przekaże wam coś fajnego. Zobaczcie teraz, jak zrealizaliśmy swoje marzenia, zastanawiamy się, jakie wy macie marzenia, co was kręci, co wy chcielibyście zrealizować w swoim życiu. Napiszcie w komentarzu, najlepsze odpowiedzi zostaną nagrodzone. Za kilka dni pokażemy wam w kolejnym filmie kolejne nasze marzenie, kolejną rzecz, którą mieliśmy na swojej liście marzeń, rzeczy do zrobienia w życiu i wtedy też musimy zwycięstwo tego konkursu. Także do zobaczenia za kilka dni. Tak, trzymać.